Witam serdecznie. Kolejny dzień, kolejne wyzwanie. Wyzwanie, wymiana całej lampy. Niestety zaparowana. Druga jest ok. To co? Lecimy. Z tego co z rysunków takich złożeniowych wynika, no muszę ściągnąć wszystkie te. Takie kołki zabezpieczające. Teraz by trzeba było to gdzieś dawać, żebym tego nie przewalił. Damy sobie na silnik. Jest szansa, że zostanie. Jest temperatura około zera. Więc te plastiki też nie będą chciały się tak za bardzo poddawać. Jest szansa, że kilka połamie. Wolałbym nie. Bo nie wiem, czy są dostępne. Ale będę tak w miarę starał się to zrobić, żeby się nic nie porozpadało. Już to się rozeszło, ale nie szkodzi. No i co? Na razie demontaż, później montaż. Mam naszykowane żarówki LEDowe, które chcę wsadzić do auta, czy do reflektorów. Ale nie wiem, jak to wyjdzie. Coś mi się kojarzy, że one były chyba za długie, czy coś. Będę musiał coś pokombinować. No ale wszystko wyjdzie w praktyce. Widzę, że to już na pewno nie jest oryginał. No ale damy jakoś radę. Trzeba się na razie przebić przez te wszystkie kołki zabezpieczające. Troszeczkę dziwnie są porobione, bo jedne są takie, drugie takie. Ale to prawdopodobnie coś śmiało robione z przodem. Oficjalnej informacji nie mam, ale to może wynikać z listy części, która była wymieniona. Reflektor też może dlatego jest jaki jest. Tutaj na górze jeszcze jest spoko. Jeszcze mam dojście. Samochód stoi na najazdach. Będę musiał z tych najazdów ściągnąć samochód. A ten kołek nie chce za cholerę wyjść. Więc czeka mnie zabawka. Będę musiał przytrzymać w dół, a to szarpnąć w górę. Spróbujmy tak większym śrubokrętem. Przytrzymam dół. Ała. Bolało. W drugą stronę. Nie chcę rozwalić żadnego kołka. Może, że puści. Zobaczymy. Okay. Gdzieś to spadło, jest na pewno tu, więc muszę to, o tym pamiętać. Jak ściągnie się zderzak, to prawdopodobnie znajdę. No to mamy pierwszy etap, ściąganie góry. To jednak tutaj trzyma i to dość mocno. Dam radę gdzieś tu się wbić, żeby to osobno wyciągnąć. No nie chcę tego połamać. Już jeden się gdzieś zapodział. Dobra, wyszło. Po prostu nie chciał puścić. Dobra. Ale dało radę bez połamania. I mamy pierwszą osłonę. Od razu sobie damy tak, jakby to miało być. I co tutaj mamy? Ok, tu mamy grill. Nie wiem, czy grill będę musiał ściągnąć, albo zejdzie razem ze zderzakiem.
Okej, to jest jedna rzecz. Widzimy tu jakąś śrubkę. Tu jest jedna z reflektora, tu jest druga. Nie wygląda to na zbyt nowe. Chyba będzie trzeba to posikać jakimś WD-40. Więc idę sobie po WD-40 i od razu sobie to siknę. No nie chcę urwać śruby. Dość ważne miejsce, żeby reflektor dobrze leżał. Więc idę po WD. I zaraz to zbieramy dalej. WD-40 nalane, jak naciągnie. Mam nadzieję, że pójdzie śruby odkręcić. Nie wygląda to zbyt zdrowo, ale samochód już jest pełnoletni, więc nie ma problemu. Ponoć tu jest śrubka. Czuć ją. Na krzyżaka. Tylko, że nie wiem, czy mi się uda. Aha. Miała być na krzyżaka, a tu już czuję, że jest sześciokąt. Czyli bierzemy sobie zestaw. Dziesiątka długa. I myślę, że śrubokręt da radę. Więc na pewno coś już tutaj było kombinowane. Nie będzie to dziesiątka, będzie to ósemka. Może ósemka albo siódemka. Spróbujemy ósemkę. No tak to wygląda. Nie wiem, co tam jest. Mi się nie chce schylać za bardzo, ale idzie ósemka. Czyli już nie są to oryginalne śrubki. Już to było ściągane. I już komuś się przewaliło oryginalne śruby. No, jest coś takiego. To sobie damy tutaj na podszybie, żeby się nie straciło. I z drugiej strony chyba to samo będzie. Okej. Idzie. Widać, że jest inna śruba. Pytanie, która jest oryginalna. Czy tamta, czy ta. Jak widać, troszeczkę się różnią. Może, że tam troszeczkę w lepszym stanie jest. I tak, pierwszy test. Tu jeszcze gdzieś trzyma się. Teraz najgorsza robota. Nie wiem, czy będę wam to pokazywać, bo będę musiał tutaj się położyć pod samochodem i tak samo te klipsy wyciągać. Więc ujęcie i tak będzie kiepskie. Więc biorę sobie tutaj, rozłożę deskę i wyciągam klipsy, a niestety nie jestem w stanie wam tego nagrać. To nie ma tyle miejsca. To tylko na jazdach stoi. Jakby to było na podnośniku, to spoko. Dobra. Biorę się za dolne klipsy. A więc jestem pod autem. Nie będę pokazywał, jak ściągam, ale tak, jest jeden klips, drugi, trzeci. A tu już są śruby. Nie wiem, czy będzie widać. Tu już są śruby, co trzymają zderzak. I z drugiej strony tak samo będą klipsy. Więc czeka mnie ściąganie tego wszystkiego i odkręcanie. Mam nadzieję, że da radę to się odkręcić. Zobaczymy, bo to jest raczej część zderzaka. To jest część zderzaka. Tutaj to. To jest jeden materiał. Więc nie wiem, czy to muszę odkręcić, czy tutaj te klipsy ściągnąć. A chyba ściągnę te klipsy, zamiast odkręcać tego. Czyli nie wiem, czy to gdzieś tam do karoserii nie jest przykręcone. Więc czeka mnie zabawka. Kołeczki powyciągane. Mam nadzieję, że wszystkie. O dziwo nie połamałem ani jednego, mimo że jest niska temperatura. I teraz tak. Wszystko z dołu mam odkręcone. Tutaj ponoć się gdzieś łapie. Tu są zaczepy. Ok. I to ma schodzić z zaczepów. Zobaczymy, czy to się tak uda. Ok.
Okej, tutaj te zaczepy lepiej trzymały. Okej, coś jeszcze wypadło. To jest to, co mi brakowało. Dobrze, słyszałem, że gdzieś on spadł tu. Od razu sobie go skompletujemy. Zaraz go przewalę. I tak. Okej, jakiś gratis. Ale to chyba nie z mojego montażu. To nie jest jego montażu, to ktoś inny montował. Ciekawe, co za skarby jeszcze znajdę. Będę musiał później poszukać, czego to jest. Okej. Tutaj odchodzi. Tu odchodzi. Tu mi się to nie podoba. Nie wiem, jak to tutaj jest. Tu są takie haczyki. Okej. Tu wypadło. Okej, muszę chyba sobie złapać tak bardziej. Tu, żeby z tego spadło. I tu są takie zaczepy, czyli muszę tu to ledko podnieść. I żeby mi to spadło z tego zaczepu. Może to mi się tutaj kantuje. Lepiej poruszać niż szarpać, żeby coś rozwalić. Tu są łóżka. Bardziej na dół może. Jak to tu wygląda? To jest tak wciśnięte. Czyli to powinno wyjść do tyłu po prostu. Nie mam za co złapać, więc sobie tu łapię. Nie chcę niczego pourywać. Okej. Idzie. I mamy. Jestem troszkę zestresowany, bo pierwszy raz rzucam cały przód. Ale powiem szczerze, jakoś nie ma tragedii. Się udało. Dobra. Tak samo sobie odłożę. Od razu sobie mogę zobaczyć, jak to wygląda w środku. Pisany markerem coś. Interesuje mnie, czy bym nie umiał sobie założyć właśnie światła. A tutaj jest chyba opcja na przeciwną głowę. Pytanie, czy jest wiązka elektryczna. No ale nie widzę wiązki elektrycznej, żeby ją zrobić. Więc raczej będzie dupa, żeby dorzucić sobie przeciwną głowę. W moim klasyczku miałem wszystkie kabelki wyciągnięte, tutaj niestety nie ma. Już widać jakaś prowizora. Prowizorka na ratunek. Te rurki sobie chcę zabezpieczyć. Jest niby chłodnica wspomagania. Nie wygląda to zbyt zdrowo, więc to przynajmniej przemaluję sobie czymś. To też chyba było konserwowane. Tutaj coś było robione. Ciężko mi powiedzieć. Dobra. Ale wracamy do tego, jak odwalić lampę. A zanim ją jeszcze odwalę, to muszę sobie sprawdzić, czy w ogóle pasuje. Więc idę po lampę i zobaczymy, czy w ogóle ta lampa pasuje jeszcze. Bo to nie ma sensu, żebym to te lampy demontował, jedną i drugą, żeby się okazało, że one w ogóle nie pasują. Więc idę po lampy.